Zimowa Liga Siatkówki Plażowej tutaj w Fabryce Sportu w Kozłowie koło Gliwic kręci się na całego. Pierwsze zawody odbyły się w listopadzie, potem kolejne. Mieliśmy tutaj już okazję gościć na turnieju męskim. Było bardzo dużo emocji, był wysoki poziom, ale teraz jesteśmy na turnieju żeńskim, gdzie te rozgrywki, te emocje sięgnęły już naprawdę zenitu. Zobaczmy, co tutaj takiego się działo. A do kolejnej rundy najpierw przygotowują się pary, które będą walczyły o półfinały. Na boisku numer 1 w kolejnej rundzie zobaczymy pary Szajer-Widawska z Balusza, Kmita-Bekier i na boisku numer 2 Łukaszewska z Don, Szajewska z Kuta, Rapacz-Matra. Zimowa Liga Siatkówki Plażowej kręci się na całego, mimo zimy, mimo mrozu, mimo chłodu. Tutaj w tej hali jest to możliwe, dlatego że jest ogrzewanie, no i jest zainteresowanie. Co takiego dzisiaj tu się dzieje? Dzisiaj odbywa się turniej damski, tak jak wspominałem, z cyklu Zimowej Ligi Siatkówki Plażowej. Zjechało nam się sporo par, jest to 21 par. Pary zjechały się z całej Polski, są to pary z Warszawy, z Wrocławia, z Częstochowy, z Poznania, więc widać, że po prostu jest ogromne zainteresowanie tym turniejem i dziewczyny po prostu sprostały zadaniu i przyjechały z tak daleka nawet na nasz turniej. A jak możemy określić poziom? Czy to są amatorki, czy to są też zawodniczki, które gdzieś tam na co dzień walczą o punkty w tej siatkówce plażowej zimowej i letniej? Wraz z Tomkiem, współorganizatorem, stwierdziliśmy, że poziom jest bardzo wysoki. Są tu zarówno pary, które, tak jak Wam wspomniał, jeżdżą po turniejach Mistrzostw Polski eliminacyjnych. Są również pary miejscowe, więc poziom jest bardzo wysoki i można zobaczyć kilka bardzo fajnych pojedynków. Zawody toczą się praktycznie przez cały dzień. Jaką formułę przyjęliście tutaj, żeby wszyscy mogli sobie pograć jak najdłużej? Bardzo takim znanym systemem jest system brazylijski wśród rozgrywek turniejów siatkówki plażowej. My też przyjęliśmy taki system rozgrywek. System ten polega na tym, że możemy przegrać jeden mecz i to nie wyrzuca nas z turnieju. W tym przypadku po prostu idziemy z prawej strony drabinki i możemy wyjść do finału i wygrać cały turniej. Co przyciąga tutaj zawodników i zawodniczki? Dziś mamy same dziewczyny, ale już mieliśmy okazję tutaj podziwiać również mężczyzn. Myślę, że obecnie mała ilość możliwości, żeby porywalizować z innymi zespołami. Na pewno ta sportowa rywalizacja, również możliwość pogrania w siatkówkę plażową tutaj pod zakrytym obiektem, gdzie jest ciepło. Dużo takich obiektów w Polsce nie mamy, więc myślę, że na pewno to przyciąga zawodniczki i zawodników z tej Polski. Gdybyśmy mieli wymienić jakieś nazwiska, faworytek z tych zawodów, można, czy raczej trudno tutaj wskazać? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć na ten moment, to też jest zima, wiele zawodniczek nie jest jakby w formie, w gazie, ponieważ nie trenują na co dzień, przyjeżdżają tutaj na ten turniej prosto z jakichś treningów halowych, bądź w ogóle nie przygotowując się, więc ciężko wskazać jednoznacznie jakiegoś faworyta. Ale to chyba też nie tylko chodzi o to, żeby wygrać ten turniej, bo to satysfakcja, ale przede wszystkim, żeby spędzić fajnie czas. Zawody odbywają się zazwyczaj w niedzielę. Tak, mam rację? Zgadza się. Po to głównie robimy ten turniej właśnie, żeby spędzić fajnie czas w fajnym środowisku siatkarskim, wśród siatkarzy, siatkarek plażowych i żeby poczuć tą rywalizację sportową. Magda jest z Gliwic i nie pierwszy raz spotykamy ją na plaży, tak w cudzysłowie to powiem, czyli tam, gdzie odbywają się zawody siatkówki plażowej. Był już sukces pod areną, teraz są kolejne zawody. Magda, podziel się wrażeniami z tych zawodów, z tej żeńskiej, dzisiaj żeńskiego turnieju siatkówki plażowej. Tak, jest to mój w zasadzie pierwszy turniej w tym roku, jeśli chodzi o kategorię damską, także cieszę się, że mogłam dzisiaj tutaj wystąpić. Grałam dzisiaj pierwszy raz z partnerką, która jest z Poznania, także gdzieś tam są tutaj dziewczyny, które z tej Polski przyjeżdżają grać. No ja cieszę się, że mam w zasadzie na miejscu taki obiekt i mogę z niego bardzo często korzystać i właśnie trenować, przygotowywać się do sezonu. Do sezonu letniego przygotowujesz się już w środku zimy. Powiedziałeś, że pierwszy w tym roku, ale w zeszłym roku też cię tutaj w tej hali i na boisku widzieli, więc wróćmy jeszcze do tego poprzedniego roku. Jak on ci minął, bo to był trudny rok, covidowski. Tak, no gdzieś, gdzie była tylko możliwość, to starałam się mimo wszystko utrzymywać gdzieś tam tą formę i grać. Wiadomo, że nie były to częste spotkania, ale staraliśmy się gdzieś tam utrzymywać tę grę.
Właśnie, dzisiaj przyjechało tutaj do Gliwic no, sporo zawodniczek, dziewczyn z całej Polski. Poziom jest, z tego co widzę, bardzo wysoki. Jako zawodniczka, jak ty tutaj to oceniasz? Skąd te dziewczyny mają aż tyle umiejętności do grania w siatkówkę plażową? Tak, właśnie warto tutaj zaznaczyć, że są dziewczyny, które gdzieś tam widzę po raz pierwszy i bardzo dobry poziom jest prezentowany i z tego co widzę, to z roku na rok jest to coraz wyższy poziom, więc cieszę się coraz większą popularnością ten obiekt i tutaj ta zimowa liga. Jako gliwiczanka poza turniejami gdzieś tam dostajesz zapytania, informacje. Skąd w Gliwicach taka popularność? Czy można zagrać? Czy są jeszcze inni chętni, żeby uczestniczyć tutaj w tych takich zawodach? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o takie właśnie informacje, to dostaję takie zapytania różne, żeby właśnie grać, bo dużo ludzi też nie ma świadomości, że jest taki obiekt w Gliwicach, więc staramy się właśnie gdzieś to popularyzować. No i właśnie tak jak świadczy o tym właśnie tutaj zawodniczki, które przyjeżdżają z tej Polski, nie? A co takiego jest fajnego w siatkówce plażowej? Takie pytanie proste i trudne. Nie wiem, dla mnie wszystko tak naprawdę, bo uwielbiam po prostu, to jest to moja największa pasja i za każdym razem wychodząc na boisko, no czuję się w zasadzie tak jakbym była jak ryba w wodzie, że tak powiem. Jak ryba w wodzie albo jak ktoś w piasku, także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, no i życzę powodzenia w kolejnych turniejach. Turniej siatkówki plażowej żeńskiej dziś to kolejna odsłona zimowej Ligi Siatkówki Plażowej. Proszę powiedzieć, co takiego Was tu, z kim przyjechałaś tutaj i co Was tu przyciągnęło do Gliwic? Przede wszystkim Gliwice jako sam organizator. Fabryka Sportów pokazuje, że warto rozwijać siatkówkę plażową zimową, wersję pod balonem i chcemy utrzymać formę. A ja przyjechałam akurat z Dąbrowy Górniczej, natomiast moja partnerka aż z Warszawy, dokładnie z Mysiadła. I chciałyśmy się spotkać, chciałyśmy pograć, a przede wszystkim potrenować, bo wynik jest dla nas zawsze rzeczą drugorzędną, tym bardziej w tym okresie zimowym, bo wiemy, że tak naprawdę zaczynamy przygotowania mniej więcej od marca, ale to już wychodzimy na dwór. Z tego co wspomniałaś, uczestniczysz w Grand Prix Mistrzostw Polski Siatkówki Plażowej, które zaczynają się, rozumiem, gdzieś tam w okresie letnim i kończą zanim zacznie się zima, więc ale przez te pół roku coś trzeba robić. Czy tego typu turnieje właśnie służą podtrzymania formy, zaczęcia trenowania? Jak do tego podchodzicie? Ja myślę, podtrzymanie na pewno w jakimś stopniu na pewno tak, ale jeżeli chodzi o nas, to przede wszystkim moja partnerka gra w drugiej lidze, w klubie MUX Krótka Mysiadło. Natomiast ja nie trenuję w żadnym klubie zawodowo na hali, dlatego staram się przyjeżdżać na takie turnieje plażowe, żeby poruszać się, żeby ten organizm czuł taki głód siatkówki tej plażowej, a żeby mógł pracować i funkcjonować, żeby się nie rozpadł, jak zacznie się już jakby prawdziwy cykl przygotowań. A dlaczego siatkówka plażowa, a nie normalna siatkówka na parkiecie sklepek? Ja zaczynałam od siatkówki halowej, jak większość zawodniczek, bo to jest takie szkolnictwo. U nas nie ma szkolenia dzieci, co uważam, że pokutuje, bo wydaje mi się, jeżeli by było więcej ośrodków szkolenia dzieci i młodzieży, to bylibyśmy, chociaż jesteśmy na dobrym poziomie, ale wydaje mi się, że moglibyśmy być na jeszcze wyższym. Natomiast dlaczego? Grając w halówkę i plażówkę, to uważam, że nie da się połączyć tego na dłuższą metę. Organizm w pewnym momencie powie dość i koniec i może się zbuntować. Dlatego w pewnym wieku trzeba wybrać, czy chce się grać na hali, czy się chce grać na plaży. Aczkolwiek uważam, że plażówka bardzo pomaga w przygotowaniach do sezonu halowego. Wspomnieliśmy tutaj o tej sztuce wyboru. Czy gra w siatkówkę na piasku jest korzystniejsza zdrowotnie? Biorąc pod uwagę to, że jak się człowiek przewróci, że kolana nie cierpią, jak to wygląda? Na pewno wpływa to bardzo korzystnie na wszystkie stawy. Nie jesteśmy narażeni na tyle kontuzji, ile siatkarze halowi, bo każda wywrotka, każdy podskok ląduje się w miękkim piasku. I wydaje mi się, że to ma ogromny wpływ na to, że kręgosłup przede wszystkim dużo lepiej funkcjonuje i widzimy więcej korzyści z grania na piasku niż na hali. Dlatego uważam, że grając na piasku można się dobrze przygotować do hali, bo ja grając na piasku, jak jeszcze łączyłam halę z piaskiem,
to dzięki temu jakby omijały mnie kontuzje, a zanim zaczęłam grać na piasku, to tych kontuzji miałam bardzo dużo. To aspekt zdrowotny, aspekt sportowy. Widzę, że już tutaj przebrana w dres, czyli turniej zakończył się przed czasem. Jak wam poszło? Dlaczego nie jesteście w finale? I jak oceniasz poziom rywalek? Poziom na turnieju jest bardzo wysoki, ponieważ przyjechały dziewczyny z czołówki rankingu Polski. Może nie ma reprezentantek naszego kraju, zarówno w tych juniorskich, jak i seniorskich rozgrywkach, co na pewno powoduje, że ten poziom nie jest taki jak na turniejach z cyklu Grand Prix Polski, ale wydaje mi się, że poziom stał na dobrym poziomie. Siatkówka tutaj, turniej cały stał na dobrym poziomie, a dziewczyny, które przyjechały, grały bardzo dobrze. My trafiłyśmy, ciężko powiedzieć, że szkoda zwalać na drabinkę, jaka nam się ułożyła. Trafiłyśmy na dobre zespoły, myślę, że dziewczyny, które będą grały w finale. I zobaczymy. No, my im gratulujemy, cieszymy się, że wygrały, cieszymy się, że mogłyśmy z nimi zagrać. My postaramy się następnym razem utrzeć im nosa. Turniej siatkówki plażowej w środku zimy. Dzisiaj to już nikogo nie dziwi, ale 20 lat temu byłoby to chyba sporym zaskoczeniem. Zgadza się. No, mamy to szczęście, że mimo środka zimy i sytuacji powiedzmy światowej niezbyt dobrej, mamy możliwość pobawić się na plaży. W całej Polsce jest tylko 5 obiektów takich przykrytych plażowych i na szczęście jeden z nich znajduje się właśnie w Gliwicach. Ja akurat przyjechałam tutaj z Wrocławia, więc żałuję, że nie ma takiego obiektu w moim mieście, w mojej okolicy, ale na szczęście mamy blisko, żeby tutaj przyjechać. Kiedyś, dawno temu, jak zaczynałam grać w siatkówkę plażową, jak w ogóle ona startowała, mogliśmy tylko pomarzyć o tym, żeby takie obiekty mogły w ogóle istnieć. Początki tej siatkówki plażowej, skąd się wziął pomysł grania na plaży? Czy to się wzięło, że turyści po prostu nie mieli co robić, czy też może zawodniczki gdzieś tam w przerwie letniej też chciały zagospodarować sobie jakoś czas? Generalnie siatkówka plażowa to tam w Stanach Zjednoczonych mocno tutaj się jakby zapoczątkowała. Natomiast należy jakby rozróżnić te dyscypliny siatkówka halowa od siatkówki plażowej, ponieważ nie zawsze te zawodniczki, zawodnicy, którzy grają na co dzień na hali, nawet w kadrze, chcą się bawić, powiedzmy, w tą plażówkę. Na plaży grają tacy szaleńcy, można by powiedzieć, chociaż jest to oczywiście sport olimpijski i coraz bardziej przez to, że są Mistrzostwa Świata, World Toury, odbywają się zawody międzynarodowe również w Polsce, jest to coraz bardziej jakby rozwijający się sport i jak najbardziej pod kątem marketingu i promocji sponsorów czy miasta jakby wskazane. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile w tej chwili w Polsce ludzi bawi się w siatkówkę plażową mniej lub bardziej zawodowo? Oj, nie znam takich liczb, nie znam statystyk, chociaż z roku na rok jest coraz więcej zawodniczek, zawodników, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu. Patrząc by chociażby tutaj po tym turnieju, na którym jest bardzo dużo młodzieży, na bardzo wysokim poziomie technicznym, to wydaje mi się, że coraz więcej po prostu ludzi gra w siatkówkę plażową. Nie tylko zawodowo, ale amatorsko. Chociażby patrząc po frekwencji tutaj wynajmowanych tych boisk, z tego co słyszałam. Właśnie, Gliwice również w lecie organizowały zawody w siatkówce plażowej koło hali Arena. Było parę dziesiąt ton piasku wysypano, trwała liga letnia, teraz trwa liga zimowa. Czy można powiedzieć, że Gliwice powoli stają się taką Mekką albo stolicą siatkówki plażowej? Szczerze powiem, że jako była zawodniczka AZS Gliwice, Politechniki Śląskiej, życzyłabym sobie, żeby Gliwice taką stolicą siatkówki plażowej były, zostały nie tylko zimową, ale również letnią. Tutaj również w imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Mam nadzieję, że jakiś turniej rangi Mistrzostw Polski również będzie miał miejsce, bo jest to świetne miejsce do tego, żeby ten sport mógł się rozwijać, a przy okazji promować miasto i to, co się tutaj dzieje. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby taki turniej rangi Mistrzostw Polski zorganizować? Czy Gliwice już na ten moment są na to gotowe pod względem strukturalnym infrastruktury? Myślę, że tak. Tu oczywiście trzeba by złożyć zgłoszenie do Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Im jak gdyby tutaj Wydział Siatkówki Plażowej jak najbardziej jest w stanie jakby pomóc też tej organizacji, wskazać kroki, które trzeba spełnić. Z tego co wiem, to tutaj przy hali, w której obecnie jesteśmy, są również bardzo dobra infrastruktura, boiska do siatkówki plażowej, czy tak jak pan wspomniał, ten piasek, który był wysypany koło hali Arena, no byłoby to idealne miejsce do promocji siatkówki plażowej. Skąd przyjechałaś tutaj, jakie drużynę reprezentujesz, no i wrażenia po tym turnieju, bo z tego co wiem, to wszystko wygrywacie. Dzień dobry raz jeszcze. Pochodzę ze Strudy, przyjechałam z koleżanką, z Michaliną Tokarską, przyjechałyśmy z Warszawy na dzisiejszy turniej i gram z moją koleżanką Justyną Łukaszewską. Dobrze nam idzie, także jeszcze nie zakończyłyśmy tego turnieju. Na razie wszystko do przodu, no i teraz taka decydująca faza. Już jesteśmy w czwórce, także gramy o pierwsze. Chciałybyśmy najbardziej. Tak, gramy na pewno w półfinale i miejmy nadzieję, że pasa zwycięstw zostanie podtrzymana. Oglądając wasz mecz, no trzeba przyznać, że to już jest profesjonalizm, to nie jest zabawa na plaży, tylko to jest siatkówka na wysokim poziomie. Bawicie się, czy może po prostu czy przygotowujecie się do jakichś zawodów, albo po prostu chcecie wygrywać? Jaki jest cel waszych startów? Tak jak rozmawialiśmy przed sezonem, jeżeli mogę to zdradzić, tak. Naszym celem, tym podstawowym, jest zabawa, dobra zabawa, ale jak najbardziej połączona z dobrym graniem. Dokładnie. Także miejmy nadzieję, że uda nam się to. Będziemy grać na turniejach Plaży Open i innych, także razem już możemy to oficjalnie powiedzieć, że jest nowa para z Don Łukaszewska. Także nie tylko zabawa, ale też no już chcemy planujemy pojeździć. Po prostu pojeździć i pograć trochę więcej. Siatkówka plażowa robi się coraz bardziej popularna. Tutaj wasze przedmówczynie mówiły, że to jest prawie, że już sport polski narodowy. Podzielacie to zdanie, czy jeszcze czegoś brakuje? Oczywiście, że podzielamy. To jest po prostu sport, który piłka nożna, uważam, jest daleko, daleko w tyle. Naprawdę. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze w tych naszych rozmowach, czym różni się siatkówka plażowa od siatkówki tej parkietowej. Chodzi mi przede wszystkim o zasady, bo widzę, że tutaj no, jest mniej zawodników, to pierwsza sprawa, tak? Czyli jest trudniej. To proszę wytłumaczyć. Więc tak, po pierwsze jest boisko mniejsze, jest 8 na 8. Siatka jest tak samo wysoka, 2,24 u kobiet. Są trzy odbicia, nie, po bloku jest również jako liczone jako odbicie, nie tak jak na hali, że blok jest jako, blok się po prostu nie liczy i można jeszcze trzy odbicia zrobić. No tutaj tego nie ma, no i jest podłoże inne. To tak, ciężej się biega. Ciężej się biega o wiele, jeszcze we dwie. Dokładnie. Właśnie, ale teraz jeszcze zaobserwowałem jedną sprawę, w siatkówce tradycyjnej liczy się wzrost, tutaj niekoniecznie. Powiem, to teraz może ja to powiem. Ta oto zawodniczka jest właśnie doskonałym przykładem na to, że wzrost nie gra na plaży dużej roli. Ja jestem z kolei taką zawodniczką, gdzie w moim przypadku wzrost gra dużą rolę, bo gdybym nie miała tego wzrostu, na pewno bym grała dużo gorzej. Natomiast Justyna po prostu radzi sobie fenomenalnie i ja jego w obronie, no bo jeżeli no do bloku, to raczej ciężko by było mi skakać, mogłabym się nazywać bardziej odchodzącą niż blokującą, ale no jednak ten wzrost nie jest tak znaczący jak w siatkówce halowej. Wnikamy już tutaj w takie szczegóły siatkarskie, ale rywalki nie słyszą, zdradźcie, czym zaskoczyłyście przeciwniczki, że wygrałyście, w czym byłyście lepsze? Jeżeli mogę, to może na razie same siebie zaskakujemy, bo to był trzeci set, który Zagrałyśmy ze sobą po jednej stronie siatki. Do tej pory zawsze rywalizowałyśmy od lat już po przeciwnych stronach siatki.
Więc jak gdyby na razie same siebie zaskakujemy. Tak, jest o dziwo bardzo dobrze, naprawdę. Jest dokładnie, nie zapyszajmy. Dokładnie. I jak na 3 zagrane sety pierwszy raz ze sobą w życiu, to tak. I jeszcze jesteśmy też w szoku, że mimo, że nigdy nie grałyśmy ze sobą, to jednak doskonale się rozumiemy. Komunikacja tak. I przede wszystkim rozegranie, które gra znaczącą rolę, jest naprawdę dobre. Ja myślę, że to też wynika z takiego doświadczenia, bo i ja, i ty jednak już kilka lat ładnych rozegrałyśmy na... Dokładnie, więc można powiedzieć, że jeszcze nie rozumiemy się tak bez słów, ale wystarczy, że spojrzymy na siebie na dobrej i wiemy, o co chodzi. Dokładnie. Także posłodziłyśmy sobie obie i o to chodzi. Także zabawa fajnie. Tak. A my lubimy się pochwalić. Tak, my lubimy się pochwalić, tak. Ich pochwalić. Gliwice wam się podobają, to znaczy w sensie takim oczywiście siatkarskim, bo jeszcze pewnie nie miałyście okazji to pooglądać. I czy wrócicie to na kolejny turniej? No ty możesz, Ola, bardziej się wypowiedzieć, bo ja jesteś dalej. Pierwszy raz, czy nie? Nie, już miałam raz przyjemność z Magdą Szczytowicz zagrać. Chyba na samym początku istnienia tego obiektu, czyli jakieś dwa sezony temu. Jestem drugi raz... Jakby infrastruktura nadal świetna. Jest rewelacyjna. Widzę, że teraz z uwagi też chyba na COVID, jakby takie zapotrzebowanie na ruch, na możliwość, że to miejsce, z tego miejsca można po prostu w tych trudnych dla wszystkich czasach korzystać, to jest jakiś rozkwit. Widzę, że no i dziewczyny, i wcześniej grupa facetów, także miejsce jest oblegane, myślę.